a kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Kochani, najpierw o miejscu. Jesteśmy w miejscu bardzo szczególnym. To jest ostatni z 7 kościołów jubileuszowych. Już o tym mówiliśmy wiele razy. Od świętego Filipa Nereusza wzięła się ta tradycja w Kościele Rzymskim, że w roku jubileuszowym pielgrzymuje się do 7 wyjątkowych kościołów. I to są 4 bazyliki papieskie: święty Piotr, święty Paweł, święty Jan na Lateranie, święta Santa Maria Maggiore. I potem święty Wawrzyniec, gdzie byliśmy, święty Sebastian, katakumby, gdzie byliśmy, i święty Krzyż w Jerozolimie, tłumacząc dosłownie Santa Croce in Jerusalemme. To jest 7 kościół, tu jesteśmy dzisiaj. On jest wybudowany, ten kościół, na miejscu pałacu świętej Heleny, matki cesarza Konstantyna. To bardzo piękne, to była matka, która się potrafiła uczyć od swojego syna. Bardzo życzę tego wszystkim matkom tu obecnym. Helena przyjęła wiarę chrześcijańską pod wpływem syna. Syn się pierwszy zbliżył do chrześcijaństwa. Są legendy, które mówią, że Helena bardziej się skłaniała ku judaizmowi, ale ostatecznie pod wpływem syna przyjęła chrześcijaństwo. Z kolei wyprzedziła go, bo ochrzciła się szybciej niż on. Także jak już się od niego nauczyła, to szła szybciej niż syn. Bardzo piękne. I święta Helena w roku 326 zorganizowała, dzisiaj byśmy powiedzieli, wyprawę archeologiczną do Ziemi Świętej. Wzięła ze sobą uczonych, historyków, teologów, archeologów, po to, żeby odnaleźć miejsca święte, miejsca po Jezusie. To było bardzo potrzebne, ponieważ w II wieku cesarz Hadrian wszystkie miejsca święte w Ziemi Świętej zasypał. I na przykład tam, gdzie dzisiaj jest w Jerozolimie Bazylika Grobu Bożego, to tam był jeden wielki gaj wystawiony przez Hadriana, posiany przez Hadriana i poświęcony jednemu z greckich bóstw. Ale oczywiście na miejscu w Ziemi Świętej chrześcijanie pamiętali, gdzie są miejsca święte, gdzie jest grota narodzenia w Betlejem, gdzie był grób Jezusa, gdzie była Golgota. Więc nawiązując do tych miejscowych tradycji, można było te miejsca na nowo odkopać po to, żeby udostępnić je pielgrzymom. Więc tak właśnie tę swoją misję widziała Helena, też oczywiście zaopatrzona funduszami od swojego syna, i dokonała nie tylko wielkich prac archeologicznych, ale też na tych świętych miejscach w Ziemi Świętej pobudowała wielkie kościoły,
ona i Syn, właśnie od Bazyliki Bożego Narodzenia począwszy, a na Bazylice Grobu Bożego skończywszy. W czasie tych prac archeologicznych odnalazła też wszystkie relikwie Pańskiej męki. Wszystkie relikwie Pańskiej męki. Jak kiedyś będziecie w Jerozolimie i będziecie w Bazylice Grobu, zobaczycie taką potężną cysternę, gdzie wrzucano krzyże po tym, jak zdjęto z nich już zabitych skazańców. I ona wśród tych krzyży znalazła krzyż Pana, znalazła także tablicę, tak zwany titulus, tę tablicę, która była umieszczona na krzyżu. Jezus Nazareński, Król Żydowski. Jak pamiętacie, tablicę opisaną w języku greckim, hebrajskim i po łacinie. Znalazła też koronę cierniową, gwoździe, którymi Jezus był przybity do krzyża. Część z tych relikwii przekazała do Konstantynopola, do miasta, pierwszego miasta prawdziwie chrześcijańskiego, gdzie nie było ani jednej pogańskiej świątyni, miasta, które wybudował jej Syn, ale część przywiozła ze sobą tutaj do Rzymu. Część przywiozła do Rzymu. I przywiozła także ziemię z Jerozolimy. Wiele, wiele wozów ziemi z Jerozolimy. I tę ziemię wysypała w jednej z sal swojego pałacu. Tak? Czyli tu miała swój pałac i jedną z sal przeznaczyła na kaplicę, ale chciała, żeby ta kaplica faktycznie stała się Jerozolimą. Dlatego wysypała tam ziemię z Jerozolimy. I dlatego mówimy Święty Krzyż w Jerozolimie, a nie Święty Krzyż Jerozolimski. Bo Helena miała takie pragnienie, żeby to miejsce stało się dla rzymskich chrześcijan Jerozolimą. Czując, że pewnie nie każdy będzie w stanie, nie wiem, z racji na siły, na pieniądze, na możliwości wędrować do Ziemi Świętej, to dla tych, którzy to będzie niemożliwe, tutaj na miejscu jest Jerozolima. Nie? Możesz tu przyjść i tu się modlić, tutaj się spotkać ze świadkami Pańskiej męki, właśnie z tymi szczególnymi relikwiami, jakie ona przywiozła. Tę scenę znalezienia krzyża macie wymalowaną w apsydzie. Helena stoi z krzyżem Pana Jezusa, już tym, o którym wiadomo, że to On. Z tym wydarzeniem jest związana bardzo piękna legenda. No bo tych krzyży znaleziono wiele, nie? Który pewnie było tak, że krzyż Pana był rozpoznawalny właśnie po tej tablicy, po owym titulus. Ale legenda jest taka, że znajdował się wtedy przy Golgocie człowiek chory i kiedy się dotknął jednego z krzyży, wyzdrowiał. I w ten sposób Helena i jej towarzysze uznali, że to właśnie ten krzyż jest krzyżem Pana. To znaczy tak, nie? Uzdrowienie, dotknięcie krzyża powinno nas uzdrawiać. Dotknięcie krzyża powinno nas uzdrawiać. Jak dotykamy krzyża, to znaczy dotykamy też Jezusowych ram, dotykamy Jezusowej miłości. I wtedy spotykamy kogoś, kto jest jedno z nami w naszym bólu. To jest niesamowite w Jezusie, że Jezus nie zabiera nam krzyża, tylko wchodzi w doświadczenie naszego krzyża. Jest z nami i ta Jego obecność pełna miłości, ta Jego solidarność jest czymś, co nas uzdrawia. To myślę, że taki jest sens tej pięknej legendy o rozpoznaniu właściwego krzyża przez świętą Helenę. Czyli ta kaplica, którą ona tu miała najpierw w swoim
prywatnym pałacu, potem została przetworzona na kościół. Pozostałości tej kaplicy są tam z lewej strony ołtarza, tam można zejść niżej, wtedy będziecie na poziomie pałacu świętej Heleny i zaraz na prawo będzie jej kaplica, ta właśnie z wysypaną ziemią z Jerozolimy. Ta kaplica potem została przebudowana w wielki kościół, no bo relikwie, które ona przywiozła, zaraz o nich więcej powiem, ściągały tutaj bardzo wiele ludzi. W XI wieku papież święty Leon IX podarował ten kościół benedyktynom. Oni go przebudowali w stylu romańskim. Potem już ten kościół właściwie zawsze był jakoś w rękach zakonników. Mieli go pod opieką kanonicy regularni, potem mieli go kartuzi, a do niedawna całkiem cystersi. Więc on jest takim kościołem też zakonnym w Rzymie. Natomiast ostatnie chyba kilkadziesiąt lat jest też kościołem parafialnym i jest też kościołem kardynalskim. To był na tyle ważny kościół w średniowieczu, że tu się odbywały synody rzymskiego kościoła w V i VI wieku. A wszystko z racji na te relikwie tu przywiezione przez Helenę. Te relikwie są przechowywane w kaplicy dzisiaj specjalnie wykonanej. Będziemy wchodzić tam wszyscy z waszej lewej strony. Wychodzi się na piętro. Jest odrębny, specjalny relikwiarz i tam możecie zobaczyć relikwie Krzyża Pańskiego. Możecie zobaczyć relikwie dwóch cierni z korony Jezusa, relikwie gwoździa, no i właśnie połowę tablicy z napisem Jezus Nazarejski, Król Żydowski. Bardzo charakterystyczna ta druga połowa została przesłana do Konstantynopola. Ta tablica jest bardzo wyjątkowa, bo we wszystkich trzech językach jest pisana od prawej do lewej. Tak? To potwierdza też jej autentyczność. Czy ten, komu Piłat zlecił wypisanie tablicy, to był Żyd w służbie rzymskiej. I tak jak Żydzi piszą od prawej do lewej, tak we wszystkich językach, również po łacinie i po grecku napisał od prawej do lewej. Jakby to była, za przeproszeniem, jakaś podróba późniejsza, to z całą pewnością nikt by na to nie wpadł, nie? Żeby w ten sposób pisać po grecku i po łacinie. On to zrobił automatycznie, dlatego że jego rodzinnym, naturalnym językiem był hebrajski. Trochę może was to dziwić, że Helena tak porozdzielała te relikwie, nie? Tam na przykład, że tu tylko dwa ciernie z korony cierniowej, co? Wiecie dlaczego? Dlatego, że całą koronę cierniową to przesłała swojemu synowi, Konstantynowi, żeby wiedział, w czyje imię króluje. I że niech ma tego pełną świadomość, że jest w świecie w imieniu Pana, który na głowie nosił cierniową koronę. To bardzo dedykuję wszystkim księżom, diakonom stałym, moderatorom, animatorom, przyszłym animatorom, przyszłym moderatorom, przyszłym księżom, mam nadzieję. Weźmiecie w kościele władzę, to patrzcie na koronę cierniową. Nie szukajcie innej, bo się głęboko pomylicie, a ludzie nie będą wiedzieć, patrząc na was, kim był Jezus Chrystus. To jest korona cierniowa, jakbyście nie wiedzieli. To jest symbol korony cierniowej. Błogosławiony prymas Stefan Wyszyński nie lubił chodzić w piusce. I kiedyś go jego własny tata nawrócił na piuskę. Mówi, to nie jest żadna chwała, to jest korona cierniowa. Nie? Więc relikwie męki pańskiej. Jak skończymy Eucharystię,
będzie czas na to, żeby tam wyjść do góry. To jest dość duże pomieszczenie, ale wszyscy na pewno się nie zmieścimy, więc damy sobie tyle czasu, żeby się spokojnie z tymi znakami zmierzyć. Gdzieś mamy w oazie dzień niesienia krzyża, więc adoracja tych relikwii jest jednym z ważniejszych momentów naszego dnia, żeby przy tych znakach męki Jezusowej pobyć. Myślę, że resztę, czyli całą tę historię bazyliki sobie już darujemy. My ją dzisiaj oglądamy tak, jak ją przebudowano w czasach barokowych w XVIII wieku. Z kościoła romańskiego została posadzka i wieża. Jak dochodziliśmy, widać było romańską wieżę, ona jest z XII wieku. Dobrze, kochani, i teraz idziemy do słowa. Już wiemy od wczoraj, że czytamy teksty z niedziel wielkanocnych, kolejnych niedziel wielkanocnych, takie, które mają nas wtajemniczać w Kościół, poprowadzić w tajemnicę Kościoła. Myślę, że dość często tak jest i sami jesteśmy tak kuszeni i nieraz się spotykamy z ludźmi, którzy są gotowi nawet odejść z Kościoła dla wielu powodów. Mówię to nie po to, żeby ich oceniać, bo to są zwykle dramatyczne kwestie, ale niewątpliwie tym, co może człowieka zatrzymać w Kościele, to jest to, kiedy rozumie jego misterium, kiedy rozumie jego tajemnicę, kiedy się przebił do tej tajemnicy przez to, co jest jego powierzchnią. To ta powierzchnia nieraz jest straszna albo dramatyczna, nieraz jest bardzo piękna, tak jak wasza. Muszę wam powiedzieć, że jak się na was patrzy, to ksiądz Łukasz mi tak pięknie powiedział, że nie potrzebuje spotkań z żywym Kościołem, wystarczy mu, że widzi was. I to jest piękna prawda. Jesteście pięknym, żywym Kościołem. Ten Kościół ma tak urodziwą twarz, że aż... Ach. A nie zawsze tak jest. Żeby nie trzasnąć drzwiami, nie odejść, trzeba być głęboko w Kościele osadzonym. Trzeba być osadzonym w jego tajemnicy. Już wczoraj żeśmy rozważali pierwszą Ewangelię, tą z Emaus, która nas prowadzi do środka, do wnętrza tajemnicy Kościoła. Dzisiaj jest druga. To jest pierwszych 10 wersetów 10 rozdziału świętego Jana. I bardzo dobrze, że jest te pierwsze 10 wersetów, bo 10 rozdział Jana jest zwykle nazywany perykopą o Jezusie Chrystusie, dobrym pasterzu. I zasadniczo rzeczywiście w tym 10 rozdziale Jana Chrystus nazywa się dobrym pasterzem. Ale wcześniej pokazuje Kościół troszeczkę inaczej i siebie w tym Kościele. Pokazuje siebie jako bramę owczarni. Kościół jest owczarnią, ale on jest bramą. On jest bramą. Zdanie, które zawsze mnie uderzało w tym tekście, bo ono właściwie dwa razy wraca, takie sformułowanie, to jest to, że Jezus jest taką bramą, przez którą się wchodzi i wychodzi. Jak w kabarecie moralnego niepokoju. Żeby się otwierały i zamykały. Żeby to w obie strony działało. Nie? Żeby mógł wejść i wyjść. Wejść, wyjść. Wejść, wyjść. To najpierw znaczy, że ta owczarnia nie ma nas zatrzymać na sobie. Nie? Jest rzeczywistością, w którą się wchodzi i z której się wychodzi. Czyli ona sama w sobie jeszcze nie jest celem. I to jest to, co też chciałbym wam bardzo na serce położyć. Znaczy, Kościół sam dla siebie nie jest celem. A jest ogromna pokusa, żeby z Kościoła zrobić cel. Nie? Kiedy to się dzieje? No, kiedy na przykład robimy wszystko, żeby zabezpieczyć Kościół, żeby Kościołowi było dobrze, żeby był pod taką, siaką, 50. opieką, żeby go chronili wójt, sołtys, premier, prezydent i najlepiej Unia Europejska. Nie? Żeby
wszyscy dbali o nas. Nie? A jak już nikt o nas nie dba, to ja będę dbał o siebie. Nie? Czyli znowu Kościół celem w sobie, żeby było dostatnio, żeby było pięknie, żeby było bogato, albo żebym był chwalony, żeby był noszony na rękach, żeby ta moja posługa Panu Jezusowi oczywiście jednak na coś konkretnego dla mnie się przełożyła, nie? Więc może być tysiąc sposobów, w których my pokazujemy, że nam zależy bardziej na sobie, na Kościele, niż na tym, po co Kościół jest. Kościół jest, Sobór mówi, jakby sakramentem, to znaczy narzędziem, instrumentem, nie? No ale narzędzie, instrument jest po to, żeby coś osiągać, a nie po to, żeby się gapić w piłę czy w młotek i mówić, jaki piękny, nie? Więc to jest bardzo ważne. Taki przykład mi przyszedł do głowy najprostszy. Kościół jest jak okulary. To jest bardzo fajna rzecz. Teraz to właściwie was nie widzę. No, ksiądz Paweł jest troszkę wyraźniejszy, bo jest taki biało-czerwony, ale nie widzę. Widzę. Bardzo pożyteczny sprzęt. Wiecie do kiedy? Do kiedy nie jest brudny. Bo jak te okulary wymacasz paluchami, to już nic nie widzisz, tylko widzisz same okulary. I one wtedy tracą swój sens, bo one nie są po to, żeby się im przypatrywać. One są tylko po to, żeby widzieć dalej i żeby widzieć ostro. Nie? Więc nie zajmujmy się okularami za wiele. Oczywiście najgorzej, jak te okulary, właśnie mówię, są wypaprane, brudne. To znaczy, jak to narzędzie, ten sakrament staje się grzeszny, ciężko grzeszny, gorszący. Wszyscy znacie tę historię. Wszyscy znacie tę historię. Wczoraj wieczór ktoś do mnie pisał maila o następnej osobie, która wyszła z kościoła, nie dając rady dłużej. W tym, jak jest traktowana, jak osoba bardzo skrzywdzona. Jak z takimi okularami się zderzysz, nic już nie widzisz, tylko to. Kościół nie jest od tego, żeby na sobie zatrzymywać człowieka, żeby na sobie zatrzymywać uwagę. Kościół jest, żeby wejść i żeby wyjść. To najlepiej tłumaczy święty Augustyn. Święty Augustyn mówi tak, że Jezus jest nie tylko bramą, tylko Jezus jest jedyną bramą. Jezus jest jedyną bramą. Dlaczego tak podkreślał? Dlatego, że Augustyn w swoim życiu raz po raz spotykał różnych ludzi, mistrzów, uczonych, którzy mówili: do mnie, do mnie, do mnie, przeze mnie wejdziesz w życie. Ja cię nauczę, co znaczy naprawdę żyć. Ja cię nauczę, co naprawdę żyć znaczy żyć dobrze. Wielu mistrzów takiej innej szkoły filozoficznej, wielu podpowiadaczy, co by trzeba było zrobić, żeby żyć. Nie? Bramy, bramy. Znacie takich ludzi? Dzisiaj to są setki, nie? W każdym telefonie macie z 200, którzy wam podpowiadają, co macie robić, żeby żyć. Nie? Żeby żyć dobrze. Ci mówią, jaka dieta, ci mówią, jaka duchowość, ci mówią, gdzie pojechać na wakacje, ci mówią małżeństwo czy nie małżeństwo, a może wolne związki. Podpowiadaczy, ilu ludzi wam podpowiada, co trzeba robić, żeby dobrze żyć dzisiaj? Dobrze żyć, nie? Augustyn mówi tak. Twierdzicie, dobrze żyjemy, jeśli jednak nie wchodzicie przez bramę, na co wam się to przyda?
Jaki pożytek z tego, że dobrze żyje, ma ten, kto nie może żyć wiecznie? Jaki pożytek ma z tego ten, kto mówi, że żyje dobrze, jeśli nie może żyć wiecznie? Nie? Czujecie? Augustyn mówi, nie chodzi o to, żeby dobrze żyć. Chodzi o to, by żyć wiecznie. Nie byliście przyjmowani do Kościoła jako dorośli, ale może byliście na takich momentach, kiedy katechumenów dorosłych się przyjmuje do Kościoła. Ja mam szczęście co roku prowadzić to nabożeństwo. Czego żądasz od Kościoła Bożego? Wiary. Co daje ci wiara? Życie wieczne. Życie wieczne. Co daje ci wiara? I życie wieczne to nie jest życie bez końca. To nie chodzi o długość życia. To chodzi o jakość życia. To chodzi o takie życie, które jest z Boga. Życie wieczne, żeby trochę skrócić całe te medytacje, to jest ta miłość, którą cię Bóg kocha i którą możesz przeżyć, przyjąć i podarować innym. I możesz tego doświadczać już dzisiaj. Nie gdzieś tam za progiem śmierci. Już dzisiaj możesz doświadczać życia wiecznego, kiedy pozwalasz się Bogu kochać, kiedy tę Jego miłość przyjmujesz i kiedy próbujesz współkochać z Bogiem. Współkochać z Nim. To jest życie wieczne. Przynajmniej to jest to, co z tego rozumiemy, co z tego jakoś wyczuwamy. To jest życie wieczne. Miłość, którą Bóg mnie kocha. I do tego jedyną bramą jest Jezus. Tego nikt inny ci nie da. Tylko Jezus. Święty Paweł pisze w liście do Efezjan, 2 rozdział. Przez Niego w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Przez Niego. On jest bramą. Przez Niego w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Jezus mówi sam. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie. Mówi mocniej. Nikt nie zna Ojca. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Nie? Kiedy zaczynacie znać Ojca? Kiedy jesteście w takiej relacji do Boga jak Jezus? To nie chodzi o to, żeby się nauczyć kilku słów na pamięć. To chodzi o to, żeby być w doświadczeniu dzieciństwa Bożego. Nie? Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nie? Doświadczenie dzieciństwa, to jest doświadczenie Jezusa. Relacja z Bogiem, która jest nieustannym obdarowywaniem. Wszystko mi przekazał. Nie. Nikt go takim nie zna. Ja go takim znam. I On mnie zna. I On mnie zna. To jest to, do czego prowadzi Jezus jako brama. To jest to, po co jest Kościół. To jest to, ku czemu wychodzimy. Ku znajomości Ojca. A autor listu do Hebrajczyków mówi do świątyni, która jest zbudowana w niebie, do świętego świętych. I mówi, i tam wchodzimy przez krew Jezusa. Przez krew. To Jezus jest bramą, kiedy rozlewa krew, wtedy ta brama się otwiera. Nie? No, w takim kościele, jak jesteś dzisiaj, rozważasz mękę Jezusa, rozumiesz, ta męka jest bramą. Nie? Taka jest cena wejścia za. Nie. Dobrze, ostatnie dwie najkrótsze myśli. W jednym duchu przez Niego mamy przystęp do Ojca. Tu jest właśnie miejsce na Kościół, w jednym duchu. Gdzie macie dostęp do Ducha? Gdzie? W Kościele. Patrzcie, ile razy w Kościele wyciągane są ręce. To jest działa Duch. Działa Duch. We chrzcie, w bierzmowaniu,
w Eucharystii, dzisiaj w sakramencie pokuty wieczór. Wyciągnięta ręka, duch, duch, duch. Dlatego trzeba być w Kościele. Ten Augustyn mówi tak: Piotr chrzci, Chrystus chrzci. Judasz chrzci, Chrystus chrzci. Nieważne, Piotr czy Judasz, bo widzę gołębice. Bo widzę gołębice. Kościół jest przestrzenią działania Ducha. I w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. Przez Jezusa. I ostatnia myśl, to co zawsze było dla mnie w tych pierwszych 10 wersetach 10 rozdziału najpiękniejsze, to to, że Pan Jezus jest bramą owiec i pasterzy. Mówi, jak ktoś nie wchodzi przeze mnie, nie jest pasterzem, tylko jest złodziejem i rozbójnikiem. Chcesz być pasterzem w Kościele? Musisz być owcą. Nie ma osobnej bramy dla pasterzy. Uprzywilejowana bramka dla pasterzy. Nie, nie ma. Chcesz być pasterzem? Chcesz przewodzić? Chcesz przewodzić? Musisz być owcą. Nie ma inaczej. Rodzice, chcecie waszych dzieci, wasze dzieci prowadzić we wierze? No to sami chodźcie tą drogą. Idź bąku do kościoła. Nie działa. Chcesz być pasterzem, musisz być owcą. Jak nie chcesz być owcą, a udajesz pasterza, jesteś rozbójnikiem i złodziejem. To jest mocne, ale to jest prawdziwe. Przepraszam, było za długo, ale ze wszystkim zdążymy.